Dzisiejszy challenge Broken Ranks ma bardzo proste zasady. Po prostu nie mogę zadawać obrażeń. Żeby zabić wroga, będę musiał go ukazać. Ale jest jedno ale. Nie mogę także dawać szpilki, ponieważ szpila daje obrażenia. Co zrobić? A więc zakupiłem sobie kruka, no i będziemy liczyli na jego hojność i że będzie dawał szpilkę za nas. Wtedy ja wchodzę, zabijam moba i lecimy dalej. Do pomocy mamy również Alberto, a właściwie to Josefa Bratana, który pomoże nam rzucać cegłami, no i zbije HP odpowiednie, żebym mógł ukazać moba. A żeby ukazać moba, mob potrzebuje mieć mniej niż 4000 HP lub mniej niż 60% zdrowia, więc cegły Josefa Bratana są bardzo wskazane. Jesteście ciekawi, jak im poszło? Zapraszam do filmu. Zostańcie też do końca, ponieważ na końcu rozlosujemy sobie platynkę z poprzedniego odcinka. No dzień dobry i witam serdecznie już na żywo prosto z jaskini Herszta. Herszt będzie naszym pierwszym przeciwnikiem, w którym będę uskuteczniał ten challenge. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie kilka pierwszych bossów, żeby zostało coś kontentu na kolejne odcinki. Myślę, że to może być całkiem ciekawa seria. Ale na początku wylosujmy sobie konto premium, bo jestem ciekawy, co dropnie. No niestety znowu są to mikstury, jak zawsze. Jakoś w ogóle nie mam farta do tych premek, ale no nieważne. Słuchajcie, zasady challenge'u znacie, bo pokazałem wam je na początku. Atakujemy Herszta i spróbujemy go pokonać. Myślę, że w tym jeszcze tutaj, w tej wersji challenge'u na Herszcie będzie to bardzo proste. Damy sobie jakąś aurę cienia, żeby ich troszeczkę zdebufować. Damy sobie zatrucie i damy sobie, no w sumie powinien najpierw roztępienie, damy sobie potem zatrucie, damy sobie tarczę. Jezu, nie zdążyłem, super. Ale to jest tylko Herszt na szczęście, potem sobie ustawię taktykę. Przypominam, nie możemy zadawać damage'a, więc nawet szpilki nie mogę wrzucić. Naszym celem jest po prostu ukazanie moba, ewentualnie poczekanie, aż pety zrobią wszystko za nas. Ja w tym challenge'u nie robię zbyt dużo ogólnie. No Herszt to prawdopodobnie tutaj Josef Bratan wyjaśni wszystkich solo. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Herszt już ma debuffa, czekamy teraz tylko na szpilkę od tego kruka naszego. Najgorzej właśnie, że... Dobra, może się uda, chwila, czyli teraz tak, czyli póki co po prostu czekamy. Herszt wszystko ma, więc teraz no niestety nie dostał szpilki, dostała szpilkę Szumowina. Więc czekamy w dalszym ciągu. Myślę, że ta pierwsza walka jest strasznie useless, bo te pety sobie spokojnie poradzą. Zaraz może zrobić się ciekawie, będę musiał w ogóle dużo punktów dawać w obronę, bo... Oni będą mogli mnie zabić, te bossy. Dobra, zróbmy tak. Jest szpila, dobra. No i w tym momencie mogą już w sumie ukazywać. Czyli w turze, kiedy kruk już daje szpilę i to jest prawie pewne, już mogę sobie wrzucać ukazy. No dobra, no, Herszt zrobiony bez większego problemu. Właściwie to nic nie zrobiłem w tej walce, ale no to tylko Herszt. Idziemy na krzyżak. Szedłem sobie na krzyżaka, a tu nagle znikąd wyskoczył Joriusz i nas zaatakował, więc przy okazji zrobimy sobie walkę w odcinku. Jest to rycerz, więc weźmiemy sobie po prostu w ten sposób. Na początku nawet nie potrzebuję zbytnio obrony, bo prawdopodobnie będzie się bufował, więc po prostu zrobimy sobie 1-1. No i spróbujmy go zabić. Niestety otępienie nie weszło, ja fan, no spoko. Tutaj sobie zmieńmy czacik na drużynowy. No, o, poszedł nas bić, bez tego, okej. Ale nie bije nam zbyt dużo, tak szczerze łatwa walka, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy sobie więcej punktów otępienia, żeby na pewno siadło. Dajmy sobie tarczę, to nam troszeczkę zmniejszy damage. Oczywiście kosztem many, ale many mam dosyć sporo, w razie W jeszcze mogę mu wyssać. No i jest otępienie. No i wrzucamy sobie kolejną szpilkę. Gościu nie ma szans, no jest klepany. Ciekawe, czy w ogóle wie, że jest na odcinku. No prawdopodobnie nie ma skąd tego wiedzieć. No chyba, że po tym, że kruka w ekipunku. Rycerz no nie ma zbyt dużych szans na wódu, tak mi się wydaje, ponieważ jego tarcza w ogóle nie działa z moją szpilkę, więc no więc leży. Idziemy na krzyżaka dalej. No i tym szybkim krokiem dochodzimy sobie do walki z krzyżakiem. Szanowni Państwo, ustawiłem sobie taktykę, więc właśnie ją teraz wykorzystuję. O, proszę bardzo, mamy sobie otępienie, zatrucie i tarczę. Niestety tej szpili nie mogę wrzucać. Ta szpila może być strasznie dużym problemem. Tak mi się wydaje, że troszeczkę zbyt doceniłem tego kruka, bo on no, nie chce dawać tej szpilki w tego bossa. Bije o wstawę, ale w sumie to też ma swoje plusy. Zastanawiam się, co jeżeli bym chciał robić jakieś wyższe bossy z tym challenge'u. Czy wtedy... O Jezu, ale mnie klepie. Czy wtedy na przykład musiałbym wziąć Ploxa, a może byśmy sobie wzięli jakiegoś wudu innego, który po prostu by szpilkę dawał? Szczerze mówiąc, nie wiem. Zastanowimy się nad tym kiedy indziej, a póki co po prostu dajemy sobie dwa razy aurę cienia i czekamy na szpilkę od kruka. A, już mogłem dawać ukazy, faktycznie. Bo on teraz pewnie da szpilkę. No właśnie, już mogłem teraz ukazy wrzucać, tylko... A nie, nie mogłem, bo kruk bije chyba jako drugi. Czyli muszę i tak poczekać turę, ale to i tak nie ma znaczenia, bo goryl Josef Bratan się wkurzył, rzucił kamieniem i zabił wszystkich. No póki co... O, Generis, super. Póki co ten challenge nie ma zbyt dużo sensu, ale zaraz pójdziemy na trudniejsze bossy, gdzie myślę, że będzie się więcej akcji działo. Póki co jeden dropik, jeden typ zaorany, Herszt, krzyżak... No, podstawy. Lecimy dalej. No dobra, jesteśmy na instancji żaby. Trochę mi to czasu zajęło, szczerze mówiąc. Wchodzimy sobie do ropuchy i będziemy klepali kolejnego bossa naszą taktyką. Oczywiście pety są w gotowości. Wydaje mi się, że tutaj już będę musiał chłopa ukazać, czy w sumie babkę, bo to jest chyba ona żabka.
ropucha. Tak, zdecydowanie. Chociaż czy ropucha to jest dama? Nieważne. Robimy sobie taktykę i oczywiście czekamy, aż nasz król wbije szpilkę. Wydaje mi się, że tym razem bije to w pierwszej turze, więc już drugie będą mogły lecieć ukazy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jest otępienie, bardzo dobrze, jest zatrucie i tarcza też weszła oczywiście. No i mamy okrzyk bojowy. Po co? No dobra, nieważne, ale robimy sobie tak. Robimy sobie tak i jedziemy po prostu w obronę. Możemy mu jeszcze wrzucić aurę cienia, jeżeli bym chciał. Właściwie to nie wiem po co, ale możemy sobie jedną wrzucić. Czemu nie? No dobra, potrzebna mi jest szpila. Panie Kruku, my się kiedyś tak dogadywaliśmy na wszystkie odcinka zadania graczy. Panie Kruku, proszę Ciebie, no. No dobra, ale w sumie sobie jeszcze radzę z tą żabą. Ej, ale obawiam się, że w przyszłych bossach to będzie strasznie trudne do wykonania, bo ten Kruk nie będzie chciał tej szpilki bić. Okej, no to po prostu obrona, możemy dać sobie tarczę. No dobra, póki co te pety sobie radzą zajebiście z tymi bossami. No. Ej, totalnie muszę nic zrobić, to jest turn, ale pety biją za mnie po prostu, challenge, a nie zero damage, ale w sumie może to nawet pasuje. No dobra, ropucha zrobiona, tak szczerze to myślałem, że serio będzie to cięższe. I te pety będą biły tak troszeczkę mniej, no ale okej, okay. Może powinienem iść bez tego goryla, no nieważne. Widzimy się na Ichthyonie. I w tej właśnie chwili wbiegamy na statek, by pokonać Ichthyona naszym niesamowitym challenge'em. Wchodzimy do walki, no i oczywiście znowu rzucamy tylko i wyłącznie jedną taktykę, która nie robi absolutnie nic. Może chociaż jeden ukaz by dzisiaj siadł, naprawdę fajnie by było. Tutaj sobie troszeczkę zmienię i damy aurę cienia po to, żeby... No one dosyć dużo strzelają ogólnie i te damage ze strzał są dosyć potężne. Więc aura cienia, myślę, że spokojnie ich uspokoi. Nie weszło, kurczę, belo otępienie. Okej, okay, to może być ciężka walka. Ej, to może być serio ciężka walka. Dobra, Joseph Bratan na szczęście rzuca kamieniami, 600 krytyka. Okej, to skoro to nie weszło, damy sobie 3 razy otępienie w takim razie. I 2 razy zatrucie, no i czekamy. Mogę jeszcze okrzyk bojowy dać. To też nie jest taki głupi pomysł w sumie, bo zanim ten kruk się zmobilizuje, żeby rzucić tą strzałkę, chyba że na przykład, wiecie, daje... Kruk daje szpilkę temu i od razu mogę go ukazywać, nie? Można też tak się bawić. No ale nie wiem, czy to jest sens. Wydaje mi się, że lepszą metodą będzie po prostu debuffowanie tego ichi, tylko kruk musi mu dać szpilę, no Holender. Ajajaj. Joseph Bratan zabił pierwszego, bardzo dobrze. My dostajemy po łbie, ale jeszcze żyjemy. Nie biją zbyt dużo, to jest ten plus. O, okej, tutaj jakiegoś kruka nam pobili, nic nie szkodzi. Lecą kolejne kamienie. Joseph Bratan prawie double kill, ale niestety nie. Wrzucamy zatrucie razy dwa, damy raz okrzyk bojowy. No i możemy sobie nawet odnowić aurę. Weźmy ssanie. Ssanie to nie jest damage, to jest po prostu zabieranie many, więc możemy sobie wystać mu manę. W sumie to też jest taka niezła taktyka. No i lecimy dalej. Mamy wściekłość, mamy okrzyk i mamy szpilkę. A to znaczy, że może w końcu kogoś ukażemy. Dajemy sobie 5 ukazów. No i próbujemy tylko... Tylko żeby przeżył ten ichi, proszę. Chociaż zrobię coś w tym challenge'u. Chyba przeżyję. 210 HP. No i na takim HP będziemy chłopa ukazywali. Czy siądzie? Please. Dobra, mój wód jest bezużyteczny w tym challenge'u. Okej, ale tak czy siak Ichthyon zrobiony, bez większego problemu. Myślę, że teraz polecimy sobie na wieżę. Tam będzie, o nie wieże, będzie Hadira. Chandrello wydropiło, całkiem fajnie. Dobra, wychodzimy, widzimy się na wieży. No i zaczynamy kolejną walkę, tym razem Babadek. Tutaj prawdopodobnie też nie będę miał nic do roboty. W ogóle w tym challenge miał nic do roboty i powtarzam to co walkę. No ale dobra, zdebufujmy go, debuffy też coś dają, więc powiedzmy, że jestem użyteczny. Dajemy otępienie, dajemy sobie zatrucie. Tutaj aura cienia nie będzie zbyt dobra. Ewentualnie, żeby nasz goryl lepiej trafiał, to możemy sobie ją wrzucić. No i liczymy na to, że może kruk da w pierwszej szpilkę, fajnie by było. Zobaczmy. Mamy zatrucie. No niestety poszedł w obstawę i jeszcze nawet jej nie zabiję. No ten kruk jest bezużyteczny, ma 30 poziom, oczywiście ja nim nie gram, to jest dopiero kupiony kruk. Świeżutki, zakupiony 30 poziom, tam 35 chyba teraz nawet, bo to zmienili. Dobra, no i co? No i możemy sobie... Nic nie możemy zrobić. Możemy dać okrzyk bojowy i możemy po prostu iść w defa. Ewentualnie możemy wystać manę, tak szczerze. Nie wiem w sumie po co, nie, to chyba nie jest dobry pomysł, potem będą się sobie kondycję potać. No dobra, to po prostu dajmy okrzyk bojowy i czekajmy. O, ta mapa trochę dostała po łbie. Właściwie to jest, o Jezus, czemu akurat w tego, no mogę się dać babatka. Dobra, jeden pies nie żyje, jest dobrze. Babatek sobie skacze, Joseph Bratan pewnie zabije obstawę. I zostanie tylko babatek, więc za dwie tury będę mógł go ukazać. 4000 HP oczywiście musi mieć, to jest też istotne. O, czyli jeszcze 10 damage'a muszę mu zadać, ale to na spokojnie ze szpilki. No niestety nic ciekawego, możemy sobie odnowić tarczę. No i czekamy dalej na rozbieg sytuacji. To chyba nie tak się mówi. Jest szpila, bardzo dobrze i w tym momencie wchodzimy na pełnej. 5 ukazów, nie pierdzielimy się w tańcu, szanowni państwo. Zdejmujemy sobie obronę, babadek będzie klepany. Myślę, że pierwszy ukaz w końcu wejdzie. Mogę sobie na koniec jedno zatrucie odnowić, żeby na kolejną turę było, ale chyba wejdzie.
chyba wejdzie, trochę tutaj pety są pobite, ale wszystkie na szczęście żyją. Boję się o Gregoriusa, może być ciężko. No i bombardowanie, bombardowanie, zobaczmy. Pierwszy ukaz, drugi ukaz, trzeci ukaz, jest, dobra. Mamy pierwszy ukaz w challenge, bardzo dobrze. Pierwszy boss zabity, jednak coś się przydaje ten wudu. Gregorius przed nami, trochę to zajmie niestety zanim tam dojdę, więc widzimy się już na miejscu. White Moon Games, what the f*** is this? No dobra, no i wchodzimy sobie do walki z Gregoriusem i mam wrażenie, że to może być koniec tego challenge'u, ponieważ Gregoriusz jest ciężkim przeciwnikiem, zwłaszcza, że on nie ma 4000 HP, tylko ma chyba 8, albo nawet i więcej, więc problem też jest taki, 8600, o Boże Święty, więc problem tego jest taki, że... Dobra. Problem tego jest taki, że dałem sobie dwie tarcze, to przede wszystkim. Ale problem jest taki, że te pety muszą mu zbić HP, zanim będę mógł go ukazać. A też debuffy jakoś mocno nie wchodzą, więc wszystko zależy od tego, jak się pety zachowają. I czy po prostu nie padną, tutaj też nie ma ucieczek. Ojojoj, dosyć sporo biją. No właśnie, i Joseph musi troszeczkę tutaj tych plomb uderzyć w tego Gregoriusa. Zróbmy tak, rzućmy tą aurę cienia, bo nie mam nic innego do roboty. No i tyle. Okej, jest aura cienia, bardzo dobrze. Czy jest otępienie? Otępienie by się mega przydało na Gregoriusa w ogóle. Jezus, kruk znowu już nie wie co robić. Ten kruk jest totalnie beznadziejny. Dobra, zabili obstawę. To jest chociaż jedna dobra wiadomość. Jeżeli Gregorius będzie leciał we mnie, to możemy to wygrać. Zróbmy to w ten sposób. Weźmy sobie jedno ssanie. Nie odnawiam sobie póki co tarczy, zrobię to w kolejnej. Dalej nie weszło otępienie. Okej. Okay. Weszła szpila, to musi teraz otępienie wejść. Jest otępienie po raz pierwszy, dobra, to już nie ma znaczenia. No i ukaz. Nie ma ukazu, dobra. Ta szpila zejdzie za jedną turę. Naprawdę? O Boże Święty. To w sumie duża przeszkoda tak naprawdę. Dajmy sobie zatrucie, dajmy sobie wyssanie dwa razy. No i dajmy drugie zatrucie. Po prostu czekajmy na rozwój wydarzeń. 6600, no musi mieć 4000, nie? Nawet może trochę mniej, bo 60% HP to będzie mniej niż 4000. Czy więcej niż 4000 właśnie. No dobra. Lecą kamienie, wyssimy mu manę. Niestety, szkoda, że nie mogę całej tej many wyssać. To by było bardzo proste wtedy. Zsimy manę dalej, nie mam nic innego do roboty. Musi wejść szpilka. Kruku, proszę, nie zawiedź mnie. Musi zaraz mana skończy może. Nie, dobra, jeszcze dużo, okej. Okej, lecą kamienie, 5300. Oj, oj, małpiszon, spoko, Alberto. Nie, Joseph Bratan, trzymaj się. Możemy sobie odnowić zatrucie, tak z braku laku. Aurę cienia odnowić. Okej. Jest aura? Nie, nie ma aury, okej. Pilki też nie ma, ten kruk sobie nie radzi totalnie. Zastanawiam się, czy jak będę ten challenge prowadzić w przyszłości, czy nie lepiej faktycznie, żeby ja mógł tą szpilę rzucać. To by mega ułatwiło sprawę. Nie sądzę, że będzie aż taki problem z tym krukiem. Aura weszła, otępienie weszło, spoko. Jest okrzyk bojowy, po co mi okrzyk bojowy, mordo? Zatrucie, zwiększmy sobie po prostu obronę. Jest wściekłość i jest szpila, dobra, no to wchodzimy z armatą. Ukaz. Razy 5 i spróbujemy chłopa ukazać. Wydaje mi się, że to może się udać w ten sposób. Myślę, że to będzie numer 4 będzie fartowny. Tak mi się wydaje. Ukaz. Nie weszło. No i szpila mu schodzi. Beznadziejnie. Dobra, ale mamy ukazanie śmierci. To znaczy, że on ma strasznie osłabioną obronę na uroki, czyli te szpile kruka powinny częściej wchodzić teraz. Więc to jest też dobra opcja. Dajemy sobie raz zatrucie. Okej, no i to jest już ciekawa walka, tak szczerze. Zatrucie weszło. To nie weszło, ale traci HP dzielnie. Psanie siadło, mamy manę, dobrze. Możemy odnowić otępienie raz. I jeszcze raz możemy sobie manę wziąć. Ta małpa zaraz umrze. To jest najgorsze. Jest szpila. Dobra, wchodzą bomby. Musimy się spieszyć, bo ta małpka zaraz umrze, ona ma jeszcze krwawienie i mało HP. Jeden pocisk od Grzesia i ona leży. Więc rzucamy sobie w ten sposób. 5 ukazów. No musi wejść widzowie. Raz, dwa, trzy, weszło, dobrze, pięknie, mamy Grzesia ubitego, bardzo dobrze. Aż z kadru uciekłem trochę. Ej, szczerze chyba w tym odcinku, o, Eriba wydropiła, fajnie. W tym odcinku chyba będę musiał być bez green screena, bo trochę za wysoko siedzę. Teraz tak zauważyłem. Wchodzimy na Hadirę, od razu, bez cięcia. Dobra, wchodzimy na Hadirę, będzie to ostatnia walka w tym odcinku. Zobaczymy, czy się uda. Wydaje mi się, że jest tak 50 na 50, jeżeli debuffy będą dobrze wchodzić. Pamiętajmy, że tutaj nie ma obstawy, więc kruk na pewno pójdzie w Hadirę. Więc wydaje mi się, że jest to do zrobienia po prostu. Dajemy sobie dwa razy otępienie, dajemy sobie dwa razy zatrucie, raz tarczę. Tutaj nawet mogę sobie troszeczkę więcej dać w obronę. Boję się, że ta Hadira po prostu zabije tego kruka, no i co wtedy? Nie przemyślałem takiej sytuacji tak szczerze, więc po prostu będziemy się modlili, żeby tak się nie stało. Weszła szpila już na początek, czyli możemy dać sobie mocne ukazanie, które powinno
troszeczkę ułatwić. Okej, ona we mnie bije, to nic mi tutaj nie robi. Dajemy sobie ukaz i dajemy sobie może raz aurę cienia. Aura cienia nie weszła niestety. Czy ukaz wejdzie? Wszedł ukaz, dobrze, no to mamy to z głowy. To Hadira jest dosyć mocno zdebuffowana. Powinno pójść teraz lightowo. Teraz tylko poczekać, aż pety ją zbiją. Wyssanie trzy razy. Tutaj wchodzą sobie kamloty. Do 6300 już. Ile ona musi mieć HP? W ogóle obliczmy sobie to może. Czekajcie. 8600 razy 60% to jest 5160. Musi mieć Hadira. Więc dajemy sobie raz tak. No i klepiemy dalej. Kruk dostał dosyć mocne plomby. Niepokoi mnie to. No i nie ma szpili w dalszym ciągu. Ona leci we mnie, to mnie nie boli. Ja jestem tutaj ubezpieczony na blisko, więc nie powinna mnie trafić. Tak samo jak ja jej. I jest szpila, dobra, to jeżeli wejdzie wyssanie, to w kolejny ją bombardujemy i możemy ją nawet zabić. Tak, możemy ją zabić, dobra. Tylko musi teraz wyssanie wejść. Weszło. Weszło dwa razy, super, okej. Dobra, Gites, to lecimy widzowie, to musi być teraz. To musi być teraz ukaz śmierci. Dobra, być albo nie być. Albo wygraliśmy challenge, albo przegraliśmy. W każdej możliwości musi wejść ukaz, czyli po prostu wchodzimy 5 ukazów. No i liczymy na łódź szczęścia. Raz, dwa, trzy, cztery. Po co ja tą obronę zdjąłem tak szczerze? Jeszcze to ze bratem walczy, nie? A oj, aj, u. No dobra, no to w takiej sytuacji, skoro nie ma kruka, to ja sobie po prostu wezmę 5-5-2. I poczekam, aż Joseph Bratan ją załatwi. Joseph, mordo, 4 platyny. Okej, niestety wszyscy nie żyjemy. No dobra, widzowie, no i straciliśmy oczywiście 3000 expa, niezbyt dużo, więc całkiem dobrze. Hadira, prawie. No wydaje mi się, że to był po prostu kwestia farta. Wydaje mi się, że tam wrócimy. I tą Hadirę pokonamy w kolejnym odcinku z tego challenge'a. Za jakieś może 10 poziomów postaci. Jak już troszeczkę, wiecie, będę miał lepsze EQ. Może Joseph Bratan będzie miał Husarion. Może Kruka wymienimy sobie na coś innego. Aczkolwiek tutaj jeszcze muszę się zastanowić. Napiszcie jak chcecie, czy chcecie, żebym kontynuował ten challenge, to po pierwsze. A po drugie, czy żebym kontynuował go z Krukiem, czy jednak, żebym ja tą szpilę wrzucał. Bo, no to mocno utrudnia, ale też daje takiej, wiecie, pikanterii do challenge'u, myślę. No dobra, i co? Widzimy się jeszcze zaraz na losowaniu. Zrobimy sobie losowanie i to będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. No dobra widzowie, i zostało jeszcze losowanko, więc kopiujemy sobie link do naszego filmu, wklejamy go sobie tutaj, to jest stronka Legitna, get YouTube comments. No i mamy 111 komentarzy, start, po prostu. Zobaczmy, kto wygrał 50 platyny. Wygrał to Kalixon. Comment i nick BrokenMO. Przyda się, bo zbieram powoli na kolejną premkę. No to wygrałeś, mordo, wygrałeś. Wygrałeś 50 platyny, napisz do mnie na priv na taernie, oczywiście serwer Kadari, mam nadzieję. No i 50 platy leci na twoje konto. W kolejnym odcinku zapowiem kolejny konkurs. O, a przed państwem jeszcze lista super ludzi.